piątkowy dziennik Polski tu na Małopolskę i parę ościennych miejscowości umieścił artykuł: ksiądz Piotr Natanek wciąż nietykalny rządzi mimo zakazów. Na pierwszej stronie jest wzmianka, a później, moi drodzy, wewnątrz obszerny artykuł i bogactwo zdjęć. Każda praca ma jakiś swój wydźwięk. Może mieć lewicowy, prawicowy, w zależności od potrzeb. Może popierać Hitlera lub mówić o zakochanym, udowadniać wszystkim, że już Amerykanie byli na Marsie. To w zależności kto co pisze i jakie ma przesłanki. Żeby cokolwiek napisać, nie trzeba dużo siedzieć w źródłach, bo od tego i specjalizują się firmy, i wystarczy kilka przesłanek, i logiczna żonglerka w metodzie, czyli w metodzie, jaki się chce cel osiągnąć, no i można cuda pisać. Więc tu od razu uwrażliwiam tych, którzy są wyjątkowo uwrażliwieni, że mnie podsłuchują, że dokładnie słuchają. Jest kilka pewnych faktów zrobionych i powstaje artykuł. To czas, to się dopiero człowiek ćwiczy przy pisaniu prac naukowych, rozprawek. To czasami student ma kilka haseł i on pisze pracę o parafii. Kronik nie widział, niczego nie widział, a wszyscy są zafascynowani i powstała ciekawa praca o naszej parafii. I teraz w zależności jak się materiały dane używa, można osiągnąć różne cele, jakie jest się w założeniu. 15 lat temu policjant trafił w mój polonez. I dzieci, byłem w tym polonezie, byłem z moją siostrą Terenią i poszła wiadomość, że wypadek spowodował ksiądz Piotr. A ja jechałem na prześwietlenie, siedziałem z tyłu z nogą w gipsie, prowadziła siostra samochód i przy suchej policjant rozpędzony polonezem nie wyhamował i na zakręcie prosto. Ja miałem szczęście, że uderzył w słupek, a nie w plecy, bo były po mnie. Oczywiście wiadomość poszła, że kto zrobił wypadek, ksiądz Piotr i etc. No i tego nie powstrzymasz, bo w zależności kto co przekazuje. Że jest księdzem, więc go nie tykają, a przy mnie policjanta na gwałt dmuchali. Znałem cały układ komisariatu, więc mówię: panowie, ja nie mam nic, no po prostu jechał, rozwalił. No i robili mi tu dla dzieci kursy rowerowe. Tu byłem kontakt z policją, no, wlecili sąsiedzi, słuchaj, dmuchać, bo to może być alkoholik. Tak wrzeszczą mi: panowie, spokojnie, to jest mój problem, nie wasz. No i więc w związku z tym wszystko się zgodnie z protokołem, nikt nikogo nie spisał. No ale kto był winny? Ksiądz Piotr. No i ksiądz Piotr źle jechał. No więc zależy, jakie przesłanki, a jest prawdą, że w aucie był ksiądz Piotr. Ale czy siedział, czy miał nogę w gipsie, tego już nigdy nikt nie podaje. Więc z tej perspektywy patrzymy na ten artykuł, bo on ma jakiś cel. Celem artykułu jest pewna próba pokazania niejakiego bonzo południa, który z tego wynika, że ma awionetkę i ręce wypełnione pieniędzmi. Pani Kasia Kachel, jak umie, tak żongluje terminami, ale jej muszę być bardzo wdzięczny, bo dzieci, że już jestem nieposłuszny, to wiecie. A że jestem prorokiem, to wiecie. Że niepoczytalny, że chory, psychicznie, to wiecie. Ale nie wiecie, że jeszcze jestem Bogiem, bo z artykułu dowiadujemy się. Grzechynia jest bliżej nieba, to wstęp, bo wioska malowniczo wznosi się w górę, na pasmach Beskidu Makowskiego. I tu jakbym był z geografii pracy, pisał, to bym kazał dopisać magistrację. Przez środek wsi płynie rzeka. Do tej rzeki wpływają potoczki, głowica, kaszpakówka i wymieniali prasa, tak rośnie. W zależności, jak jest potrzeba o wodzie, to by pisała, ile tej wody jest. Ale o rzece nie napisała. Natomiast napisała i w przenośni, bo nietykalny ksiądz Piotr Natanek tworzy tu największą parafię świata. Tak mówią jego wyznawcy. Czy jestem na etapie Allaha, Buddy, czyli, drodzy, okazuje się, że w Grzebieni na pustyni jest Bóg. Bo
tylko Bóg ma wyznawców, rozumiecie, nie? Może jest sympatyków człowiek, zwolenników, członków, no ale wyznawców, tego jeszcze mi nikt nie zaoferował. I nasza autorka posługuje się całym wymiarem danych, podaje prawdę, kiedy się urodziłem, że zhabilitowany, że był nauczycielem akademickim na PAC-ie, problemy w 2000, w 2011 jest mowa o dokumencie episkopatu, powtarza te same śpiewki, że głosi no, naukę niezgodną z teologią i tak dalej. Takie rzeczy, to jest w słupeczku. Później nasz ukochany autor bazuje na bazie danych. I na podstawie tej bazy, pewnej bazy danej, mówi o księdzu Piotrze. Baza dana jest oparta na niejakiej właścicielce psa, który nazywa się Burek. I napisała go z dużej litery. I ta pani właścicielka psa Burka jest źródłem informacji o księdzu Piotrze. Autorka tak się dystansuje, nie żeby źle, ale żeby państwo wiedzieli, gdzie jest baza. Pani, właściwie psa Burka. Szkoda, że nie mojego miśka. Tu dotyka starych haseł. Mówi o spódnicach, czego ksiądz wymaga. Kazania długie, nabożeństwa długie. To wszystko ku temu, żeby raczej zachęcić do przybywania na pustelnię. Później opisuje, moi drodzy, opisuje uroczystość 30-lecia kapłaństwa. No i tu nadepnęła na nerki pana Adasia, bo w prezencie pan Adaś z Rydzeszakowa zrobili mi niespodziankę i dali mi znaczek. A tu się pani rozpisuje, że to Natanek zrobił znaczek. Więc pan Adaś już rekursy odpisywał i jak nie będzie potwierdzenia, mówi, że odda to do prokuratora. Bo ksiądz Natanek ani znaczka w życiu nie widział, ani nie projektował, otrzymał niespodziankę. Więc mówiłem panu Adasiowi, że przy niewinności pana i tak pan staniesz się ofiarą. Więc stał się tu, moi drodzy, ofiarą. Kupujcie, ksiądz Natanek często tak zwraca się do swoich owiec. Więc pan... Artykuł, bo w środku jest wytłuszczone, wynika, że jest, moi drodzy, pewnym przypomnieniem jubileuszu 20 lipca. 4 lata od dnia, kiedy to metro Lechowski zawiesił się na Natanka, więc wspominają moją suspensę, więc już wiem, że to była 20 lipca, w tym czasie 3 dni byłem w kanale, znaczy w brzegach Nidy, więc nie wiedziałem nic o tym. W 3 dniu dzwoni do mnie kapłan, przyjaciel, co się z tobą dzieje, bo ten ksiądz wiedzie, że to mnie, no nic nie wiem, bo cisza w eterze mnie nie ma, ja byłem wtedy głęboko w wodzie. I w tym centralnym punkcie informacyjnym kapłan mimo kary nadal odprawia liturgię dzieci i jest gwiazdą internetu. Cieszymy się. Tu natomiast autorka próbuje, moi drodzy, poważnić nasze relacje z księdzem kardynałem i dotyka jakichś problemów z masonerią. A jeśli jest taka zabiegana o prawdę, to musi sięgnąć do źródeł, a nie do próby insynuacji i pomówień. Później, moi drodzy, o terenie pustelni, tu cytują naszą panią sołtysinę, która biedna znowu przyleci i będzie płakała i przepraszała mnie, że tego nie mówiłam, bo się okazuje, bo to jest pisane kursywą, czyli nasza pani sołtys musiała powiedzieć, cały czas tam plac budowy jest, ale nic nasi, nie nasi tam pracują. No więc przecież mają helikoptery i mogą latać i sprawdzać, mają satelity. Ale tu pani sołtys tak mówi, mnie on tam nic nie szkodzi. Raz ją tak gość niedzielny nabrał, przyszła do mnie, przepraszała. Tego nie mówiłam, co popisali i tak dalej, więc pani sołtys jest naszą ukochaną panią. Następnie tu jest poruszone o awionetce i ręce wypełnionych pieniędzy. Jak ściągnę do mojego koszyczka, to mam przydziwiak i tam mam złotówki i piątki. Jak wezmę, to mam rękę dzieci pełnych pieniędzy.
A wionetka by się mi pani Kasiu przydała, ale z pionowym startem, bo jest kwestia lotniska. Z tego co wiem, żeby awionetka mogła lądować, potrzebny jest pas 600 metrów i to utwardzony. A jakby pani Kasia miała gdzieś możliwość przekazu mi pieniędzy, z radością przyjmę, bo wyzwania historyczne i telewizyjne są wielkie. Stąd też pani Kasiu ofiarami nie gardzę, bo Pan Jezus precyzyjnie to wyjaśnia, że to nie oni do Ciebie przychodzą, ale ja Ci ich przysyłam. Choćby nawet ci, co by nie chcieli dawać, jak szef Pani dziennika by nawet nie chciał dać, ale jeśli by go Pani przymusiła, aby mi dał ofiarę, to i też będzie z pożytkiem dla duszy tej, od tego ofiarodawcy. Jak będzie potrzebny tekst, to to precyzyjnie wyjaśnię, na czym to polega. I tu dalej rozmowa z panią od psa Burka, że ta nie jest w stanie przyjść na modlitwy, bo są długie kazania. No i następnie mówi o słodkim, moi drodzy, słodkiej wolności, czyli internet to dar Matki Bożej. I tu pewne fragmenty cytuję z moich ogłoszeń. No więc cieszę się, że przynajmniej pewne rzeczy pani wie, choćby takie, chyba że na świętego Dygdy, to się cieszę, że wyłapała tego świętego i jeszcze pani z szacunkiem mówi, nie Dygda, a święty jest to, moi drodzy, miłe. Więc tak, oto ukazał się artykuł, ksiądz Piotr Natanek poszerza królestwo, bo to jest, tam jest na stronie tytułowej inaczej, a tu u góry, poszerza królestwo niebieskie. Pani kochana, dziś tu są, czy wczoraj tu byli z łaski uszczelnia Pana Boga, a jak ludzie do Niego wracają, to się na ziemi Królestwo Niebieskie poszerza, więc czuję, że Pani jest prorokiem. I to jest, moi drodzy, artykuł jednostronny, poruszający dziwne wymogi księdza Piotra, jak sukienki, pełną kasę, pieniędzy w ręku, czy też długie kazania. A nasza autorka się nie pofatygowała. Czy mówi coś o żertwie ofiarnej, gdzie Pan dziękuje za ojczyznę? O oddaniu Matce Bożej? O ratowaniu kapłanów? O bitwie o zbawienie? Mówi o nabożeństwach różnej maści? Więc Państwo widzą wystarczający materiał, aby pokazać tylko, próbować pokazać jedną stronę albo fragment rzeczywistości, której nie ma, ale logicznie jest to ładnie poukładane. Jeśli pani Kasia by chciała przystąpić do żertwy, to z wielką radością ją przyjmę. Tu się musi pani przedstawić, bo z tego co widzę, że pani już wielokrotnie o mnie pisała różne ciekawe artykuły, a później gazety ogólnopolskie je ponawiały. Co do zdjęć, pani Kasiu, jedno jest aktualne, bo i te kwiaty wiszą przy wejściu, to je u góry. Ksiądz Piotr na zdjęciu pani Kasiu to chyba 20 lat temu. Ten zegarek się mi zepsuł. To są Bronowice, tu Bartka widzę. Panią Krysię, to minimum 15-20 lat temu. Już jest kłamstwo, bo mój wygląd taki nie jest. Takich ciemnych włosów nie mam, pięknych jak tu. Jak zaś zaczął kolorować, powiecie, że się pedziale. Więc w związku z tym jestem w kłopocie, bo chciałbym mi pani radość sprawić, więc może pani przyjechała, to bym zdjęcie pani zrobiła z tego artykułu. Pomnik Boga Ojca i kultura rolnicza wokół tego to przynajmniej 7 lat temu. Boguś, ty tu robiłeś klomby, tu ani ma, ani płot się wali. To stare zdjęcie. Jeszcze siano pokoszone tam, już dawno siana nie kosimy. Tutaj płoty sprzed 20 lat, a to zdjęcie środkowe to jest przynajmniej 500 lat do tyłu. No ale co mieli, to pokazali. Pod zdaniami mamy, pod zdjęciami napisy, bo to też ważne. Wejście na pustelnię stoi otworem, bo brama otwarta. Mówi prawdę, tylko syczące gęsi mogą odstraszyć śmiałków. Pani chyba była wewnątrz, bo widziała mapy, widziała to, coś tam, więc mogła przekroczyć. Nie wiem, czy gęsi zrobiły źle, czy nie zrobiły źle, to nie wiem, co się wydarzyło przy spotkaniu. To zdjęcie sprzed 20 lat ksiądz Piotr Natanek suspensy nie uznaje. Ja wtedy nie byłem suspensowany, bo to jest nieścisłość zdarzeń.
Grzechynia jest podzielona. Wielu wciąż jest pod urokiem księdza, inni się od niego odwrócili. Kiedy o tu w ogóle przychodzili? Zawsze garstka. Ale są kochani, nie mogę na nich. Nadzór ból dolany od lat walczy z samowolkami na tanka. No tu nie napisała księdza, no to mi obraziła, bo tu wszędzie nie pisze ksiądz. Wielkie rzeźby górują nad ośrodkiem. To jest prawda. A gdybyś pani Kasi wiedziała, co tu powstanie, znowu byś artykuły pisała dużo wcześniej. Kiedy coś powstanie, to panią Kasię zapraszam na poświęcenie, abyśmy mogli razem Panu Bogu dziękować za ocalenie. A pani życzę, żeby się pani na tym okręcie znalazła, a po latach dotknięta łaską, jak wczoraj nasi goście na pustelni, czy dzisiaj z radością do stóp Boga upadła. Na panią Kasię nam się gniewać nie wolno. Pan Adaś ma prawo żądać sprostowania, bo urazili to jego, z prezentu zrobili wolność wydawania znaczków. Nawet dzwonili do Poczty Polskiej, jakim to prawem ksiądz Natanek wydaje znaczki tam, nawet cytując, tam powiedzieli, co każdy obywatel może, etc. Więc za moich czasów był taki serial dla harcerzy, Romek Atomek, z tyłu było i Romek Atomek przenosili się w czasie dziecinny i znaleźli się w czasie krzyżackim, a zapomnieli z kieszeni wyciągnąć metalowych pieniędzy naszych mosiężnych. Tam pamiętam, żeby Kopernik był na tym pieniądzach, był nie duży tam Kopernik. No i aresztowali Romka i Atomka, kazali wyciągać z kieszeni rzeczy. Jak się wściekli na Kopernika. Ten drań, że nam tyle naszkodził, to jeszcze własne monety bije. Jestem przeciekaw, kiedy dziennikarze napiszą, że ksiądz Piotr Natanek bije własne monety, bo już bije znaczki, to się dowiedzieliśmy, panie Adasiu i Maję. Te znaczki pana Adasia, bo się kilka serii trzymam na czasy trudne, bo dziś one mają wartość między 50 a 100 zł. A za 5 lat, 6 lat może jeden mieć 1000 wart. Więc warto mieć kilkanaście znaczków w zapasie, żeby przeżyć trudne chwile. Kiedy będę już portki sprzedawał, to wtedy też znaczki sprzedam, aukcję ogłoszę. Puszczę to wszystko, moi drodzy, na Allegro, bo tam siostrze nie umie chodzić. No i tak będą licytacje. Dziś mnie uczył, jak trzeba zaczynać od złotówki, jak ceny podbijać, jak, żeby to szło na reklamę, więc pani Kasi, dziękujemy za kolejny artykuł o mnie. Ta recenzja będzie, gazety mówią o księdzu Piotrze. Znowu za 2 miesiące wyciągnę jakiś stary artykuł przed 5 czy 6 lat. Znowu wam mówię, abyśmy porównywali spostrzeżenia. I moi drodzy, widzieli, co się dzieje. Jeszcze żaden z artykułów nie pokazał wymiaru duchowego, że łapiemy anioły dla papieża, że tyle była 20, czy na jubileuszu kapłańskim była, ale o wieczorniku Ducha Świętego dzieci ani słowa. O roku duszpasterskim Bożej Rodziny na 5 lat. Skoro by była, to by słyszała, no nie? Więc żebyście Państwo wiedzieli, że to są ich metody, jaki jest dla nas wielki plus, że jakaś garstka ludzi znowu usłyszy, że ksiądz Natanek żyje. A dziś był tu u mnie Słowak. Słyszał mnie w Radio Maryja. Później przez internet znalazł Natanka i dzieci słucha wszystkich kazań. Jest na bieżąco. I cała rodzina wie, tutaj Natanek. Chociaż on słucha, ma 7 wnuków, 3 dzieci, więc kilkanaście czy kilka osób zna w Słowacji tylko w jednym punkcie księdza Piotra Natanka. Jeśli 100 tysięcy ludzi kupiło nasz dziennik polski z piątku na niedzielę, no to dzieci znowu nam przysporzyli punktów, i za to im dziękujemy. Przypominam, Pan Bóg ma swoje sposoby i uruchamia nieraz cykl reklam za darmo. Za to im jestem wdzięczny. Także pani Kasi, dziennikarce, przekazuję, że jestem wdzięczny, że o mnie pamiętacie. Bo dopiero konto mechanizmu działania Boga, to Bóg wam pokaże, iluście ludzi nawrócili.
To się może okazać, pani Kasiu, że jeśli 10 przez panią kuknęło na księdza Natanka na intensie nawróciło, będziesz pani miała szansę dostać się do nieba, bo staniesz się narzędziem łaski Boga. Tylko o jednym pani pamiętaj, karm się Zbawicielem. Nie odrzucaj Pana Jezusa, bo tamto pani nie pomoże w dostaniu się do nieba. Więc mogą być kłopoty. Drogi słuchacze, proszę, gdziekolwiek się jakiś artykuł o mnie ukaże w internecie, przysyłajcie do bazy, bo to my rzeczy gromadzimy i o wiele łatwiej będzie potomnych pisać o mnie po śmierci habilitacje, doktoraty, profesury. Jak u ojca Tadeusza 10 lat temu mi pokazał, ojca Ryzyka, jakie oni mają archiwum. Wtedy było kilkadziesiąt tysięcy artykułów. No z jednego się cieszę po tym artykule, że dzieci przeskoczyłem ojca Tadeusza Rydzyka. No bo on chciał mieć Maybacha, nie helikopter, a ja mam już anionetkę. A tak niedawno na naszych lotniskach ćwiczyli Amerykanie z samolotami pionowego startu. No mogliby mi jednego tu dać na to pole, na tych 60 arach między drzewami. On by się nam przydał, ale ponoć obsługa, godzina lotu 50 tysięcy, obsługa, kontrolę, więc dzieci wolimy chyba na nogach chodzić. Jest to zdecydowanie zdrowsze. To tyle o moich przemyśleniach z tego artykułu. Już myślałem, że o mnie zapomnieli, bo to na wiosnę był ruch. Znowu, no to dobrze, że mamy takie, a nie inne spojrzenie na świat. Jest dzieci wolność, więc każdy ma prawo pisać i myśleć. Nie co chce, z szacunkiem tylko dla człowieka, nie? Więc, moi drodzy, jeśli się następny pies pojawi na pustelni, to jak go nazwiemy? Burek. Więc kolejny pies będzie miał na pustelni imię Burek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.